Szanowny Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Celem projektowanej ustawy i regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma też stanowić narzędzie integracji społecznej i zawodowej oraz wspierać rozwój lokalny. Pani minister, w związku z tym mam pytanie. Z czego wynikają wskazane w ustawie cele działalności przedsiębiorstwa społecznego? Dziękuję. Bardzo dziękuję.